Wiosna nadchodzi dużymi krokami, ale dla mnie oczywiście wiosna to nie tylko wspaniała pora roku, ale też typ kolorystyczny. I dzisiaj właśnie przygotowałam wideo poradnik, jak zestawiać kolory dla typów wiosennych. Zapraszam! Typ kolorystyczny wiosna z takich 4 pór roku to zawsze była osoba, kobieta czy mężczyzna, która jest bardzo jasna, to znaczy jasne włosy, czyli mamy blond włosy. Najlepiej, żeby to był ciepły odcień blondu, od jasnego do średniego. Oczy ciepłe, czyli zielone albo brązowe. Skóra, która jest taka beżowa, złocista, brzoskwiniowa. Może być trochę piegów. Czyli tak naprawdę dla mnie to jest taki typ kolorystyczny, który trochę wygląda jak taki aniołek. Taki bardzo taka świetlista, świeża uroda. Natomiast w 12 typach kolorystycznych, czyli w systemie, na którym ja pracuję, tych typów wiosennych są 3. Czyli mamy 3 różne wiosny i okazuje się, że wcale nie trzeba być blondynką, żeby być wiosną. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o tym, jak zestawiać kolory dla wiosen, natomiast zanim o tym, jak zestawiać dla nich kolory, to takie szybkie przypomnienie, jak takie wiosny wyglądają. W 12 typach kolorystycznych mamy typy wiosenne. Jasna wiosna, ciepła wiosna i czysta wiosna. Tutaj możecie je teraz zobaczyć. Jasna wiosna oczywiście to ta z najjaśniejszą paletą i też najczęściej z najjaśniejszą urodą. To znaczy taka wiosna, która bardzo lubi pastelowe kolory, takie rozbielone, w większości oczywiście ciepłe, wiosenne, ale też wpływa na nią typ siostrzany jasne lato, czyli trochę takich jaśniejszych, chłodniejszych odcieni w okolicy błękitu, fioletu, chłodnego różu. Ciepła wiosna to taki typ urody, która w swojej palecie posiada najwięcej ciepłych, nasyconych, żywych kolorów, ale też ma na nią wpływ ciepła wiosna, czyli typ siostrzany, takich kolorów, które są już cięższe, nazywane kolorami ziemi. Także paleta ciepłej wiosny to takie właśnie pomieszanie wiosny z jesienią. I oczywiście trzeci, ostatni typ kolorystyczny, jeżeli chodzi o wiosnę, to czysta wiosna, czyli ta wiosna, która najwięcej ma kontrastu w swojej urodzie. I paleta kolorów i możliwość zestawiania kolorów w typach wiosennych jest taka jakby najostrzejsza. Te zestawienia są najbardziej kontrastowe, można łączyć ze sobą kolory, które na innych będą wyglądały pstrokato, natomiast czysta wiosna świetnie je przyjmie. Także najczystsze, najbardziej takie rażące kolory są w jej palecie, ale to też dlatego, że wpływa na nią typ siostrzany czysta zima, czyli te kolory takie najbardziej chłodne, najbardziej wyraziste, najbardziej takie wręcz powiedziałabym nawet fluorescencyjne. Także mamy 3 typy wiosenne. Ja pokazuję przykładowe reprezentantki, bo oczywiście nie zawsze czysta wiosna jest z ciemnymi włosami. Może być jak najbardziej niebieskooka blondynka i też będą jej pasowały takie najczystsze odcienie. Także mamy 3 wiosny. Jakie kolory wiosna lubi generalnie? Jeszcze nie zestawienie, ale jakie kolory lubi generalnie? To są kolory, które zawsze są takie czyste, wysokochromatyczne, one są żywe, radosne, świeże. Najlepiej jest to opisać na podstawie na przykład żółci czy zieleni. Jak wyobrazimy sobie żółty, zielony z okresu wiosny, takiej wiosny za oknem, to myślimy o tym, że mamy świeżą trawę, jakieś wychodzą żonkile, wychodzą krokusy, które są żółte. Wszystko jest takie świeże, takie bardzo, bardzo czyste te kolory są. Natomiast jeżeli pomyślimy sobie o innych porach roku, to już te kolory nie są takie czyste. Wiosna lubi czyste barwy. Mamy je wysokochromatyczne, ale nadal dosyć jasne. To nie są ciemne kolory. Paleta wiosny, jako w ogóle tych wszystkich 3 typów razem, to są kolory dosyć jasne i to, co jest też bardzo istotne, one są ciepłe. To znaczy mamy kolory dla wszystkich 3 typów wiosennych, podsumowując, jasne, ciepłe i czyste. I teraz, jeżeli pomyślimy sobie już o kolorach i o nazwach kolorów, to jakie kolory najczęściej kojarzą się Wam z wiosną? Przede wszystkim żółty, zielony, pomarańcz. To są takie kolory, które jak dla mnie są wiosenne, jeżeli chodzi o aurę. I tak samo przerzucamy to oczywiście na palety ubrań. To znaczy, jeżeli czujesz się fantastycznie właśnie w tych kolorach, to znaczy, że masz w sobie dużo wiosny. Osoby, które nie są wiosnami, tak dobrze nie przyjmują żółci. Także żółty jako taki trudny kolor,
najlepiej tak naprawdę wpisuje się właśnie w paletę typów wiosennych. O żółtym jest zupełnie osobny wpis na blogu, tym razem nie film, tak jak dzisiaj, ale wpis ze zdjęciami. Tutaj podlinkuję od razu ten wpis i pojawi się on na ekranie i będzie oczywiście dostępny też pod filmem, w którym pokazuję, jakie odcienie żółtego dla każdego z 12 typów kolorystycznych. Ale wracając do wiosen. Jeżeli myślimy o żółtym, to z czym żółty się będzie świetnie zestawiał? Jeżeli pomyślimy o żółtym dla jasnej wiosny, to najlepiej ten żółty będzie taki bardzo delikatny, bardzo rozbielony, ogólnie powiedzielibyśmy pastelowy. Najczęściej te odcienie, jeżeli nazwać je taką nazwą najbardziej popularną, to na pewno to będą słoneczne żółcie, na pewno to będą żółcie takie sorbetowe, waniliowe, czyli takie właśnie rozbielone. I te kolory dla jasnej wiosny będą świetnie łączyły się na przykład z błękitem, czyli żeby ten żółty, taki pastelowy, troszeczkę ochłodzić, czyli to jak mamy w palecie jasnej wiosny, która ma w typie siostrzanym jasne lato i tutaj właśnie się łączą tak jakby te dwa typy siostrzane ze sobą. Także jasną żółć pastelową łączymy z jasnym niebieskim. Można oczywiście tak bardzo wiosennie połączyć ją z zielenią. Także jasna wiosna też będzie ładnie wyglądała w zestawieniu żółtego pastelowego razem z pastelowym, bardzo jasnym, rozbielonym zielonym. Idąc dalej, to znaczy jeżeli pomyślimy sobie o ciepłej wiośnie, to ta ciepła wiosna oczywiście pięknie będzie wyglądała w takiej nasyconej, trawiastej zieleni. I teraz z czym tą zieleń można połączyć? Oczywiście będzie można ją połączyć z bardzo delikatnym, takim kolorem, który rozmywa nam wszystko, czyli z beżem. Ale też będzie można połączyć tą trawiastą, taką intensywną zieleń dla ciepłej wiosny. Będzie można połączyć ją na przykład z różowym, pastelowym. Czyli znowu tak jakby osłabimy trochę tą taką intensywną zieleń, ale to nie tylko może być pastelowy taki róż, jak bardzo często słyszę takie określenie, że to jest taki majtkowy róż, ale też można by było spróbować zestawić trawiasty zielony z brzoskwiniowymi i łososiowymi odcieniami takiego różowo-pomarańczowego. I to będzie też pięknie wpisywało się w zestawienia dla ciepłej wiosny. Dla czystej wiosny najlepiej będzie, gdy zestawimy kolory tak bardzo kontrastowo. Czyli na przykład, jeżeli weźmiemy tą trawiastą zieleń, to zestawmy ją z różowym, ale już nie majtkowym, nie brzoskwiniowym, nie łososiowym, tylko z fuksją. Czyli takie bardzo intensywne zestawienia. Oczywiście dla czystej wiosny możemy też zaproponować taki bardzo intensywny, chabrowy czy kobaltowy odcień niebieskiego. I jego również możemy połączyć na przykład z fuksją czy z magentą, czyli znowu mocne zestawienie, dwa mocne kolory, nazywane bardzo często blokowaniem koloru. Ciepła wiosna już takich zestawień bardzo intensywnych nie przyjmie. Także pamiętajmy o tym, że te najczystsze, takie najbardziej intensywne, kontrastowe, takie dające po oczach po prostu zestawienia rezerwujemy dla czystej wiosny. Co też oznacza, że najczystsze odcienie kolorów będą lądowały w palecie czystej wiosny. Jeżeli mamy czystą wiosnę, to jaki żółty wybierzemy dla czystej wiosny? Oczywiście ten cytrynowy, nawet limonkowy, jaskier, takie neonowe odcienie i one bardzo pięknie będą wyglądały zestawione na przykład z szarością i z bielą. Czyli jakby ten żółty będzie rządził całą stylizacją. Ale błagam, nie zestawiajcie nawet dla czystej wiosny żółci z czarnym, żeby nie wyglądać jak pszczółka po prostu. Bo to jest takie kojarzony chyba z kreskówek, więc nie wygląda to najlepiej. Żółty pięknie, taki intensywny będzie łączył się z białym w przypadku właśnie czystej wiosny. Wracając do jasnej wiosny i jeszcze zestawień dla jej typu kolorystycznego, to możemy pomyśleć sobie o takich bardzo delikatnych, pudrowych odcieniach właśnie pomarańczu. Czyli takie odcienie, które będą jakby bardzo jasnym pomarańczowym, mogą być z wpływem różu, czyli tak jakby ochłodzone będą te kolory. I one będą pięknie zestawiały się na przykład z granatem. Jeżeli taka jasna wiosna chce sobie obciążyć trochę swoją paletę kolorystyczną, to właśnie niech wybiera taki jasny, świeży kolor ze swojej palety i do tego taki jaśniejszy odcień granatu. Czyli nie taki granat, który wpada w czarny, tylko trochę jaśniejszy. Co jeszcze mogę zaproponować na przykład dla ciepłej wiosny? Ciepła wiosna
mężczyzna to będzie oczywiście też ten typ, który będzie zapożyczał dobrze kolory z typu siostrzanego ciepłej jesieni. Czyli jeżeli ciepła wiosna, będzie chciała decydować się na taki bardzo intensywny, ciepły, klasyczny pomarańczowy, taki, który kojarzy nam się z mandarynką czy z pomarańczą, to będzie mogła go tak jakby obciążyć brązem, takim karmelowym, albo będzie mogła obciążyć zgniłą zielenią. I to też będzie bardzo piękne zestawienie dla ciepłej wiosny. Tak naprawdę zestawiając kolory dla każdego z tych typów urody, dobrze jest znać kolory, które najlepiej pasują nam do twarzy. Czyli i do jasnej wiosny, i do ciepłej wiosny, i do czystej wiosny. To, co najlepiej zestawia nam się do twarzy. I później szukać jakby zestawień kolorystycznych, żeby było ciekawie, z typów siostrzanych. Czyli w przypadku jasnej wiosny z jasnego lata, w przypadku ciepłej wiosny z ciepłej jesieni, w przypadku czystej wiosny z czystej zimy. Także tutaj jakby przychodzi nam w przypadku łączeń kolorów, zawsze przychodzi nam z pomocą typ siostrzany. I o tym właśnie należy pamiętać, że jakby ubieranie się w danym typie kolorystycznym to nie jest tylko łączenie kolorów ze swojej palety, ze swojego typu, ale włączanie takich kolorów, które są w typie siostrzanym. Pamiętajmy, wiosna bardzo lubi świeże, ciepłe, żywe, radosne, takie wibrujące kolory i w zależności od swojego typu siostrzanego będzie dodawała zupełnie innych barw do swoich zestawień, do ubierania się w całości. Mam nadzieję, że film przypadł Ci do gustu. Jeżeli tak, mam nadzieję, że podzielisz się ze swoją koleżanką, siostrą, znajomą, kuzynką, po to, żebym mogła dotrzeć do jak największej ilości osób z moim wideoporadnikiem. Na dzisiaj to już wszystko. Zaproszę jeszcze na koniec do obejrzenia filmu dla typów letnich, czyli dla jasnego lata, chłodnego lata, zgaszonego lata, bo ten film już powstał. Do zobaczenia następnym razem.